Szanowni Państwo, bohaterem dzisiejszego odcinka będzie najbardziej wpływowy cyc w świecie polskiego influ. Cyc ten nie jest byle bambikiem z pasem WKU. Nie zdobędziesz jej serca hulając w dziurawych skarpetkach, a już na pewno oglądając BorBob TV. Panie i panowie, przed wami Justyna Gradek. A kto nowy niech kliknie subskrybuj na dole w celu otrzymywania notyfikacji o nowych filmach. Zapraszam. Justyna Gradek jest polską influencerką posiadającą 1,1 miliona obserwujących na Instagramie. W sieci zasłynęła dość dawno, bo prawie 12 lat temu. Wraz z mamcią wzięła udział w konkursie na najpiękniejszą mamę i córkę. Była wówczas wtedy malutką, słodziutką Justynką, której boje nie byłyby w stanie wykarmić połowy wszechświata. I jak tak dziś patrzę sobie na te fotki, to bardziej byłbym zainteresowany jej mamuśką, niżeli 18-letnią Justynką. Choć tą również zaprosiłbym na jakiś omlet di fromage w polewie karmelowej. Następnie hulała sobie jako ring girl w federacji KSW. Warto wspomnieć, iż Justyna nie trwoniła nigdy od zabiegów wszelkiej maści. Wtedy jedynie Nivea wchodziło w grę, okazjonalnie mezoterapia z osocza jednorożca. Jej zadaniem jako ring girl było oczywiście banglanie kuperkiem i uśmiechanie się w stronę kamer. Jak sama twierdzi, zawsze chciałam wystąpić jako taka KSW. No i dopięła swego. Zawsze chciałam wystąpić jako taka KSW i cieszę się bardzo, że się dostałam. Ogólnie celebrytka wydaje się być całkiem spoko ziomalem. Jest jak ta najpiękniejsza dziewczyna z liceum, której stópek nigdy nie będziesz miał okazji wymasować. Chyba że jesteś tym Oskarkiem mającym 15% udziału w AXA, to może i coś ugrasz, ale tak to nie ciula. Nie będzie jak w amerykańskich filmach, że zostawi tego czadzika, który jest, był i będzie dla niej kutasem, który ją zdradzał. O nie, nie. Justyna wzięła również udział w sesji dla magazynu CKM. Wraz z innymi ring girl wypinały klatę, że aż miło. Wszystko to rzecz jasna w markowej bieliźnie KSW, sponsorowanej przez słodziutki uśmiech Pudziana. Tak przez następnych parę chwil banglała sobie wraz z federacją, uprzedzając nie. Do walki w oktagonie jeszcze nie doszło. Zastrzyk największej popularności zapewnił jej niemiecki projektant Philip Plain, który jest Calvinem Kleinem po roku na Sri Lance. Prócz tego wygląda jak David Beckham po 4 rozwodach i jak sam twierdzi, pupcia Justyny wydziela najsłodsze gazy w Warszawie. Raz wybudziły go nawet ze śpiączki, co oznacza, że tylko i wyłącznie wielkie D pani Gradek uratuje świat przed inwazją kukurydzy. Plain zaproponował partnerce przespacerowanie się po wybiegu podczas mediolańskiego tygodnia mody w 2018 roku. Ta nie mogła przepuścić takiej okazji. Niestety, para rozeszła się w niefajnych okolicznościach. Jak mówi nam jeden z artykułów na stronie pudelek.pl, tu cytuję, kilka tygodni po pamiętnym pokazie gruchnęła wieść, że Gradek i Plain się rozstali. Pikanterii sprawie dodał fakt, że projektant zarzucił byłej przywłaszczenie sobie 30 tysięcy euro. Nie chodziło bynajmniej o samowolnie wykonany przelew, a o zakupowe szaleństwo, jakiemu oddawała się Justyna, nie konsultując tego z ukochanym. Rzecz rozegrała się przed świętami, a modelka argumentowała niekontrolowane wydania pieniędzy robieniem sobie prezentów. Czytamy dalej. I chociaż wydaje się to nieprawdopodobne, po tej aferze, którą bacznie śledziły media, para dała sobie jeszcze drugą szansę. Na nadgarstku celebrytki zalśnił wysadzany diamentami Rolex, prezent na zgodę. I być może też na otarcie łez, bo w niedługim czasie wyszło na jaw, że milioner zdradza partnerkę. Po 2 miesiącach życia w reaktywowanym związku, Polka dała sobie spokój i wróciła do kraju, gdzie rozpoczęła nowy związek. Tym razem formalny, zawodnikiem MMA, Karolem Miśkiewiczem. Czas pokazał, że i ta relacja była nietrwała. Koniec cytatu. Ponoć było grubo, bo Justyna mówiła, że zaplanowała jakiś rabunek, przynajmniej w jej mniemaniu i w mniemaniu tabloidów, ale jak było naprawdę, wiedzą tylko i wyłącznie najstarsi mnichowie z gór Czumpa Lumpa. Pozwólcie, już pokażę wam jedną z wypowiedzi pani Cycoliny. Teraz wiadomo, jest sytuacja jaka jest, więc ludzie się zaczynają otwierać na to, co on robił. Tam dowiedziałam się, że między innymi kradzież była zlecona przez niego, żeby spłacił swoje długi. Ja tak naprawdę wzięłam kogoś, kto po prostu zaplanował sobie plan od początku do końca, co zrobi, kiedy się spotkamy. Nawet się chwalił kolegom. On był bankrutem i byłam jedną z jego opcji, która mogłaby go wyciągnąć z niego długów. Dziś Justyna jest sama jak ta krostka na pośladku. Lata sobie po świecie, a różowy dildosek w zupełności wystarcza jej pachnącej myszuni. W wywiadzie dla kanału Jastrząb Post stwierdziła, że ona to nie mogłaby mieć innego chłopaka. Zobaczcie. Mam postawioną bardzo wysoko poprzeczkę. Facet musi mieć charyzmę, musi mieć to coś. No i przede wszystkim musi być taki obrotny. Ja lubię, kiedy facet ma łeb na karku, ma kilka biznesów i jest taki naprawdę logistycznie dobrze poukładany. Nie mogłabyś być na przykład osobą, która jest biedna albo zarabia, powiedzmy, średnią krajową? Nie.
Więc tak, po tej wypowiedzi wylała się na pupcie Justyny niemała fala krytyki, no bo przecież jak można mieć swoje wymagania w stosunku do partnera? Otóż można. Chciałbym zauważyć, iż największe wąty mają zazwyczaj największe przegrywy. Jakiś przypadek? No nie sądzę. Wiadomo, prócz gotówki wypadałoby, żeby nie był bambikiem czy kasztanem. I w sumie lepiej by było, jakby wymieniła to w pierwszej kolejności. Bo wiecie, żaden pieniądz nie pokryje budowania zdrowych relacji z partnerem. Poza tym, z tego co widzę, Justyna w pierwszej kolejności wymaga od siebie, nie od innych. Jest zadbana, wysportowana, ma kapuchę. To nie jest tak, że jest pierwszą lepszą z brzegu, która ma swoją listę wymagań, nie wymagając od samej siebie. A wy co, nie chcielibyście, żeby wasza partnerka wyglądała jak z okładki CKM-u? No ja na przykład chciałbym, wręcz wymagałbym tego od niej. Samemu o siebie dbam i mam ryj wychudzonego gigaczada, więc wiem o czym mówię. Poza tym w ramach przypomnienia bąki Justyny wyleczą każdą chorobę, a to wymaga godzin praktyk w najnowocześniejszym laboratorium u boku najbardziej wykwalifikowanych naukowców. Wracając. Justynka miała nawet swoje 5 sekund w filmie Kolejne 365 dni. Jej zadaniem było uwieść pana przystojniaczka spod uniwersum Władza versus Szmalec. Niestety, nie miała okazji zapodać Bonia na lepsze trawienie, więc drugiej takiej szansy nie dostała. Na pytanie, z kim by wolała pójść na randkę, z Kaczyńskim czy Tuskiem, nasza Mirabelka odpowiedziała krótko. Zobaczcie fragment dla redakcji, koniec. Randka bardziej z Kaczyńskim czy z Tuskiem? Tusk. Jednak. Znaczy, ogólnie mi jest bardzo szkoda Kaczyńskiego, ze względu na to, że to jest samotna osoba, która straciła brata. I nie wiem, z czego to wynika, że on jest taki gorliwy i że tak, i że jest taki zamknięty. Może to wszystko wynika z tego, co się teraz dzieje u nas w Polsce. Zajeweczko wyobrała też udział w paru klipach Disco Polo. Jednym z takich jest teledysk do utworu Całuj mnie do rana, autorstwa Krystiana Pudzianowskiego. A ty całuj mnie do rana, noc będzie nie przyspana. Justyna bardzo jarała się faktem, że jest bratem Pudziana, więc nie mogła przegapić takiej okazji. Swoją drogą zajebisty numer, polecam bardzo serdecznie. Patrzcie, nawet walnęła bączka, żeby wybudzić Krystiana ze śpiączki. To się nazywa prawdziwe pożądanie. W 2012 natomiast hulała u boku Miragę do utworu Tęsknię. Jednak była wtedy jeszcze mini Justynką, nie srającą na różowo, więc to uniwersum odstawmy na bok. Jesteś mi wszystkim, w pamięci mam. Jesus, ona nawet w teledysku Wojtka Goli sobie banglała. Ciekawe, czy razem się kąpali i całowali. No co za kazany los, gospody Dawidowa, wysoka... Spierdale. W wywiadzie dla Uniwersum Pomponik opowiadała nam o swoich operacjach plastycznych i ile na nie wydała. Dobra, to ile tak łącznie wydałaś na te wszystkie zabiegi, operacje? Oj, to będzie naprawdę spory wydatek. BBL samo kosztuje około 35 tysięcy. Hmm? Biust to jest koszt około 16 tysięcy. No i operacja nosa to 13 tysięcy. Ludzie w sekcji komentarzy są mega zdziwieni, że influencerka jest taką sympatyczną mordeczką. Dobra, i dało ci to szczęście? Jesteś szczęśliwsza? Widzisz, problem polega też na tym, my jesteśmy zagubieni oglądając to, co jest w internecie. Idealne ciała, idealne buzie. I to wszystko, jak ja też obserwuję te kobiety, to w moim obrazie, w głowie kreuje się ideał. I widzisz, ja próbuję teraz cały czas osiągnąć coś, co jest niemożliwe, bo nikt z nas nie jest idealny. A kojarzycie Fagatę? Musicie kojarzyć. O tej babce również nagrałem materiał, tutaj macie anotację, link również w pierwszej linijce opisu chciałem powiedzieć. Elo.